Czas na kolejny odcinek naszej jubileuszowej serii Legendy MKS. Dziś naszymi gośćmi są osoby, których żadnemu kibicowi biało-zielonych przedstawiać nie trzeba, a bez nich klub z pewnością nie byłby od lat naszą wielką dumą. Będziemy rozmawiać z Sabiną Włodek i Moniką Marzec. Witam serdecznie. Dziękujemy. Drogie Panie, tutaj trzeba przyznać, że zarówno kiedyś, jak i dziś bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić lubelski klub bez Was. Co od tylu lat trzyma Was właśnie przy MKS-ie, przy biało-zielonych barwach? Ja myślę, że nie ma, że nie ma ludzi niezastąpionych, e, oczywiście e, no, wiąże nas historia, wiąże nas to wszystko, co, co w tym klubie e, przeżyłyśmy i jako zawodniczki, e, trenerki, a teraz osoby, które, e, które patrzą trochę z innej perspektywy, e, myślę tutaj o szkoleniu młodzieży, to nam sprawia naprawdę mnóstwo, e, mnóstwo frajdy, satysfakcji. E, I myślę, że to jest to, co, e, co nas trzyma. Mhm. <laughs> nie da się jednak na pewno ukryć, że oferty z innych klubów pewnie też się pojawiały, ale nigdy jakby nie doszły do skutku. No, moja kariera zawodnicza już taka poważna zaczęła się właśnie w Lublinie, gdzie po skończeniu liceum dołączyłam do MKS-u. E, pojawił się poważny sponsor Montex, wtedy grałyśmy w drugiej lidze, awansowałyśmy do pierwszej. I faktycznie przez wiele, wiele lat grałam tylko w MKS-ie. Miałam dwuletni rozbrat, kiedy postanowiłam wyjechać za granicę, spróbować swoich sił w Podgoricy. Jednak wiedziałam, że kończąc tam kontrakt, albo wrócę do MKS-u, albo zakończę w ogóle granie. Trzeba przyznać, że spotykamy się tu w dużej mierze po to jest ta cała seria żeby trochę powspominać. No dlatego muszę zapytać, który moment Waszej bogatej kariery sportowej zapadł Wam w pamięci najbardziej? Ja myślę, że tych momentów było naprawdę mnóstwo. Każde mistrzostwo Polski tak naprawdę smakowało wyjątkowo. Kiedyś dostałyśmy pytania, czy one, one się nie nudzą. I myślę, że, że nigdy się nie nudzą, ponieważ każde mistrzostwo. Było jakby ukoronowaniem całego, całego sezonu, w trakcie którego ciężko pracowałyśmy po to, żeby cieszyć się z, tych, z tego końcowego efektu. A tych momentów, tak jak mówię, mnóstwo i, i granie na, nad naszym krajowym podwórku, ale też występy w europejskich pucharach. Tak jak Sabina mówi, tych momentów jest bardzo wiele. W, moich, w mojej pamięci chyba najbardziej wyryte jest pierwsze mistrzostwo dla Lublina. I chyba wywalczenie pucharu EHF, tak. bo teraz się nazwy zmieniły, więc tak, ale tak jak też Saba mówi, że każde mistrzostwo to jest kolejna walka i każde złoto było bardzo cenne, a chyba najbardziej wiążą ludzie, a mieliśmy przez lata świetny team i to chyba było takim największym sukcesem naszym. Monika, tak jak wspomniałaś, ty jesteś związana z Monteksem właściwie od początku, jeszcze przed awansem. E, Sabina Włodek natomiast dołączyła, no jeśli się nie mylę, dwa lata później, e, już po tym 75. pierwszym tytule, tak? Tak, po pierwszym mistrzostwie. E, przypomnijcie, proszę, jak to się stało, że znalazłyście się w Lublinie? Ja, tak jak już mówiłam, wcześniej skończyłam liceum i e, praktycznie w Kraśniku zakończyło się moje granie. E, w piłkę ręczną rozpadła się drużyna już rok wcześniej, więc. E, Postanowiłam kontynuować swoją przygodę z piłką ręczną tutaj. Wykonałam telefon do trenera Czubali, który wtedy prowadził, razem z trenerem Grunszokiem MKS. I dołączyłam do, do zespołu chyba na obóz w Puławach, o ile dobrze pamiętam. Ja jestem wychowanką z Osicy No Podobnie jak Monia chciałam się rozwijać więc też jakby poszukiwałam jakichś możliwości grania w dobrym klubie, a że, a że Lublin już wtedy był mistrzem polskim, no to była to świetna, świetna perspektywa dla mnie i możliwość dalszego rozwoju sportowego. I właśnie a tej sośnicy Gliwice, bo to całkiem sporo było tych zawodniczych, które przyjechały do Lublina ze Śląska. To przypadek czy naturalny kierunek? No, trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście to szkolenie w, w sośnicy było bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że, że yy, każda zawodniczka, która, która później w sośnicy trafiała do innych klubów, yy, była przede wszystkim dobrze, dobrze wyszkolona technicznie. Myślę, że Monia, Monia to potwierdzi. Rzeczywiście ten nacisk na taką technikę indywidualną yy, był bardzo, bardzo mocny. I, no i rzeczywiście sośnica. Może się poszczycić tym, że, że naprawdę dobre zawodniczki w niej grały, bo przecież Sośnica też zdobywała swoje medale, ale też trafiały do dobrych klubów. Ja pamiętam moment jeszcze, kiedy, kiedy Sabina dołączała do zespołu i rok wcześniej mecz o trzecie miejsce. O brązowy medal? Wiem, że pamiętam, że nadsyła nam wtedy mocno krwi i ten medal wywiozła do, do Gliwic. i chyba tak. Wiadomo, jeżeli MKS chciał się rozwijać, musiał skupiać wokół siebie najlepsze zawodniczki, stąd też propozycja kontraktu dla Sabiny i dołączyła do naszej ekipy i możemy teraz przez, mogliśmy przez wiele lat oglądać ją na parkietach, no a teraz możemy się cieszyć, że dalej jest przy klubie. Wy byłeście świadkami tego, jak od początku buduje się ta biało-zielona społeczność wokół MKS-u, dawniej Monteksu, i ten niejaki kult tego zespołu, który pojawił się w latach 90., no, funkcjonuje do dziś, co widzimy podczas meczu w Haliglobus. Dla Was wsparcie kibiców to zawsze była ważna rzecz, ważny element? Tak, tak. Lublin słynął z, z publiczności. Jak graliśmy jeszcze na starej hali na przy Alejach Zygmuntowskich. Tam klimat był niepowtarzalny. Co prawda, boisko było niepełnowymiarowe, natomiast klimat, jaki, jaki był podczas meczów czy e, Ligi Polskiej, czy, a tym bardziej Pucharów europejskich, był niepowtarzalny. E, mówiło się, że się gra jak w kotle e, i my uwielbiałyśmy te mecze. Tam naprawdę atmosfera była super. Ja myślę, że warte podkreślenia jest to, że zespoły przyjazne z kolei nie lubiły ha HalimoSir, bo tak jak, tak jak powiedziała Monia, e, no gdzieś. E, Chodził właśnie tego typu tekst, że to jest taki kociołek i że źle się gra zespołem przyjezdnym na, na hali dla nas. Natomiast ten Mosir był naprawdę wyjątkowy. Na hali Globus myślę, że, że no, chyba to, że, że nie ma jakby takiego bliskiego kontaktu z, z kibicem, jest, sprawia, że, że, że jakby atmosfera jest, jest troszeczkę inna, aczkolwiek myślę, że też to, że, że hala Globus jest po prostu dużo większa. Tam pojemność hali Mosir była zdecydowanie mniejsza, nie pamiętam, ile ilu kibiców wchodziło, ale, ale bywały mecze, że siedzieli również na schodach, więc w momencie, kiedy grałyśmy w europejskich pucharach, rzeczywiście po bilety stało się do kas bardzo, bardzo długo. O tym komu najlepiej grało się w lubelskiej hali Mosir świadczą wyniki, bo dziewięć mistrzostw Polski z rzędu w latach 95-2003. To jest wynik, który wydaje się dziś raczej absolutnie nieprawdopodobny. Na czym polegała ta magia Monteksu, czyli klubu, w którym chciała grać każda zawodniczka w kraju? Ja myślę, że, że jakby specyfika zespołu, to co Monia powiedziała na początku, dobór osób, Myślę, że taka przez lata mieszanka doświadczenia z młodością to chyba był, był no jeden z głównych powodów, że rzeczywiście ten zespół przez lata dobrze funkcjonował. Od, odchodziła troszkę starsza gwardia, przychodziły nowe zawodniczki i znów od tych kolejnych uczyły się ja myślę, że uczyły się przede wszystkim wygrywania tego, że, że miałyśmy taki gen zwycięzcy i, i nigdy nie się w żadnym meczu. Wciąż do tej pory większość zawodniczych MKS-u stanowią piłkarki spoza Lublina. Być może dzięki tej piramidzie szkoleniowej, które panie właśnie stworzyłyście, wkrótce się to zmieni, ten mechanizm szkoleniowy tworzyłyście właściwie zupełnie od podstaw. Dzisiaj mamy grupy młodzieżowe dla dziewczynek no niemal w każdym wieku i przede wszystkim to ukorodowanie tej piramidy, czyli szkoły mistrzostwa sportowego. Początki jednak podejrzewam, że łatwe nie były. Przybliżcie, jak to wyglądało? No na pewno początki nigdy nie są łatwe, natomiast patrząc na to, jak wygląda to dzisiaj, były, było warto zaangażować się w ten projekt. Traktujemy faktycznie trochę to jak swoje dziecko i całą piramidę szkoleniową, i Akademię. W Akademii mamy grupy nie uczestniczące jeszcze w rozgrywkach ligowych. Myślę, że jest to duża satysfakcja. Nawet z dziewczyn, wiadomo, że żeby były, były wyłowione perełki, musi być masowość. Im więcej jest zawodniczek, tym większa szansa na to, że, że będą w przyszłości nasze wychowanki zobaczymy na parkiecie naszego pierwszego zespołu. Natomiast uważamy, że fajne jest zaszczepianie w dzieciakach miłości do piłki ręcznej, do sportu w ogóle. Bo nawet jak kiedyś nie będzie piłkarką ręczną, to może będzie wiernym kibicem na trybunach. Ja pamiętam, że często Ty wspominałaś, że, że w tym klubie w Lublinie powinny grać zawodniczki, które faktycznie chcą grać dla MKS-u. Na ten moment jeszcze nie można wyławiać tych zawodniczych spośród tych młodych dziewczynek, które tutaj przychodzą i obserwują grę. W jaki sposób zatem wybrać, zdecydować, która piłkarka faktycznie będzie się nadawać do tej pierwszej drużyny biało -zielonych? Ja myślę, że najważniejsza jest koncepcja trenerki czy trenera, który w danym momencie pracuje w klubie, bo tak naprawdę to on musi stworzyć zespół. Wiemy doskonale, że nie zawsze jest tak, że ta świetna zawodniczka będzie świetnie funkcjonowała w danym klubie. Więc myślę, że, że na tym musimy bazować na, na jakiejś wizji. Na wizji trenera, który do swojej koncepcji dobierze sobie odpowiednią grupę ludzi, którzy mają zrealizować cel. Jeżeli chodzi natomiast o młode zawodniczki, które mamy w klubie, rzeczywiście jest, jest grupa bardzo utalentowanych zawodniczek, ale na pewno musimy, musimy na nie poczekać. To jest kwestia kilku lat i mamy nadzieję, że będą docelowo zasilały nasz zespół. Dużo mówi się o tym, jak ważna jest atmosfera, która panuje w zespole, ta właśnie atmosfera fantastyczna była w, w tym waszym Monteksie, ale też drużyna, które prowadziłyście jako trenerki. Jak stworzyć i utrzymać te dobre relacje w zespole? Żeby była dobra relacja w zespole, to chyba wszyscy członkowie tej, tego zespołu powinni chcieć dbać o atmosferę, być w dobrej atmosferze, nam się to przez lata udawało. Nie, nie będę tutaj czarować, że, że wszystkie zawodniczki, które były w danym momencie w drużynie, że, że wszystkie się kochały jednakowo, bo nigdy tak nie jest to możliwe w grupie 18 czy 20 różnych, całkowicie dziewczyn. Natomiast wydaje mi się, że wzajemny szacunek i chęć tworzenia czegoś wspólnie tworzyła też tą atmosferę. Ja myślę, że tak dodając do tego, bo w pełni się zgadzam z Monią, ale myślę, że dużo łatwiej jest o atmosferę w momencie, kiedy są sukcesy i jest wynik sportowy. Wtedy na, na bazie tej euforii zawsze będzie dobra atmosfera. Gorzej jest w tych momentach, kiedy, kiedy coś nie idzie i wtedy. No, bo bardzo wa ważne jest właśnie to, o czym powiedziała Monia, czyli odpowiednia grupa osób, które będą dbały o to, żeby gdzieś się podnieść, wyjść z kryzysu e i znowu zwyciężać. A który trener, waszym zdaniem, właśnie potrafił to zrobić? Podnieść zespół no i też wyciągnąć z lubelskiego zespołu największy potencjał. Nie mówię tutaj tylko o trenerach, którzy byli wa waszymi trenerami, ale też tych, co obserwowaliście tutaj przez lata w MKS-ie? Hmm. No ciężko tak jednoznacznie wskazać jedną osobę, ponieważ każdy trener, zarówno ty, ci, którzy nas trenowali, jak i my później, no każdy z nas miał swoje zalety, ale każdy na pewno też ma swoje wady. Więc ciężko tak wskazać jednoznacznie, że ta i ta osoba była trenerem, który fantastycznie potrafił wyprowadzić zespół z kryzysu czy, czy pomóc danej zawodniczce. Myślę, że tak jak powiedziała Monia, nie ma trenerów idealnych. Każdy, każdy ma swoje wady i zalety. No, na pewno dużo łatwiej jest w momencie, kiedy się wygrywa i tak naprawdę niczego dźwigać nie trzeba. Trudniej w momentach, właśnie kryzysowych, ale jakoś nam się przez lata z wieloma trenerami udawało, bo mieliśmy przecież i, i dobre, i, i, i te gorsze momenty, ale ale jakoś udawało się wychodzić na prostą. Co widać, też szczególnie mam wrażenie w ostatnich latach w Lublinie. MKS jest nie tylko fabryką reprezentantek polski, jak to było przez lata, właśnie, ale także fabryką szkoleniowców. Wy uważacie, że w Lublinie rzeczywiście lepiej, żeby był szkoleniowiec z wewnątrz, bo wiele mówi się o tym, że zagraniczni trenerzy może niekoniecznie sobie radzili w Lublinie. Wprawdzie było ich czterech i większość zdobywała mistrzostwa, ale na przykład no, ostatni eksperyment z Kimem Rasmussenem no, jest szeroko uznawany za niezbyt udany. No mnie ciężko to akurat komentować, bo bezpośrednio współpracowałam z Kimem. Ja Nie uważam, żeby był złym szkoleniowcem, natomiast czegoś w danym momencie zabrakło. Być może tej chemii, tej atmosfery, która jest tak ważna w osiąganiu, w osiąganiu tych sukcesów. Najważniejsza jest, bez względu na to, czy szkoleniowiec jest zagraniczny, czy polski, żeby była w zespole lojalność i żeby było wzajemne zaufanie, bo bez tego na pewno jest ciężko cokolwiek wspólnie osiągnąć. Wiem, że często też powtarzałaś, że bardzo istotne jest drużynie, ten wspólny cel. Jak drużynie przekazać ten wspólny cel, żeby, te, żeby, żeby zespół uwierzył, cały zespół uwierzył, e, że dąży do jednej rzeczy? Ja myślę, że w Lublinie zawsze ten cel jest jeden. Od, od wielu lat i nigdy się to nie zmieniało, że celem zawsze było mistrzostwo Polski. Jeżeli można było dodać do tego puchar Polski i dobre, albo wręcz bardzo dobre występy na arenie międzynarodowej, no to cel był spełniany i ten cel. Myślę, od, od wielu lat jest taki sam, do tego celu przyzwyczaiła się też lubelska publiczność i, i myślę, sam klub, sam klub sobie wyznacza takie cele, bo, bo uważam, że tak, tutaj na Lubelszczyźnie te cele muszą być ambitne. Przez lata były i myślę, że warunki stworzone tutaj, właśnie w tym mieście, są dobre do tego, żeby, żeby ten cel był bardzo wysoki. Jak, jak go zaszczepić w zawodniczkach? Myślę, że. że po prostu rozmawiając o tym. Każda zawodniczka przychodząc do Lublina wie też, jakie cele przed sobą stawia zespół, jaki cel powinien być osiągnięty na, na koniec sezonu. I myślę, że, że po to też część zawodniczek decyduje się, żeby przyjść do naszego klubu. Nieraz ta gra na trzech frontach była no, wymagająca, chociażby ze względu na braki kadrowe. Ty też, sobie się na pewno przy tym przekonałaś parę razy, kiedy brakowało tych zawodniczek, gdy trzeba było grać na, właśnie w Europie, w Pucharze, w Lidze. Teraz zmiany zachodzą w klubie. Od jakiegoś czasu obserwujemy dosyć znaczne. Zespół teraz, choć także tak, kontuzje go nie oszczędzają, to jednak jest szeroki. Widać tą poprawę. Myślę, że zdecydowanie tak. Granie powiedziałeś tutaj o trzech frontach. Pamiętajmy, że są jeszcze występy w kadrze narodowej, więc tak naprawdę mamy Polską Ligę, Puchar Polski, Puchary Europejskie plus, plus reprezentacja. Jest to ogromne obciążenie dla zawodniczek, więc szeroki skład jak najbardziej tak. Myślę, że no idealnie wręcz. Dla trenera jest mieć dwie równorzędne zawodniczki na, na pozycji, tak, żeby ta wymienność w trakcie meczu no, nie powodowała zmiany w jakości. E, więc myślę, że zmierzamy w naprawdę dobrym kierunku i myślę, że to jest no, duży komfort też pracy dla trenera. Od lat możemy obserwować moim zdaniem, ale myślę, że nie tylko moją fantastyczną współpracę właśnie między Wami, nie tylko na parkiecie, bo dziś Sabina Włodek jest wiceprezesem MKS-u, a Monika marzy z trenerką młodych szczepionistek z SMS-ZPRP. Czy w związku z tym możemy się spodziewać też ścisłej współpracy między szkołą a klubem, i mam tu na myśli właśnie przede wszystkim to, że SMS stanie się bezpośrednim zapleczem MKS-u? SMS jest całkiem odrębnym tworem, nie jest to część szkolenia klubowego, to jest szkoła mistrzostwa sportowego zarządzana przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, więc nie możemy tego łączyć, natomiast na pewno co nas łączy najbardziej z no to, o, jest chyba prawie 30-letnia przyjaźń już, więc to sobie najbardziej cenimy. A czy jeżeli się jest w dobrych relacjach, to też łatwiej się współpracuje i to myślę, że tutaj nie ma, będzie ze mną dyskutować no, na ten nie, temat? Nie, nie będę dyskutować, tylko do tego, co Monia powiedziała, że, że jeżeli chodzi o lubelski SMS. To myślę, że warte podkreślenia jest to, że mamy naprawdę bardzo szerokie grono zawodniczek, swoich zawodniczek. Tak? No bo w tym roczniku, pierwszym, który poszedł do, do SMS-u, mamy 8 zawodniczek. Wszystkich razem mamy 16. W trzech szkołach Mistrzostwa Sportowego mamy 10 w SMS-ie Lublin. Dwie zawodniczki w SMS-ie Płock i cztery zawodniczki w SMS-ie Kalisz. Więc na pewno to szkolenie centralne, jeżeli chodzi o, o nasz klub, jest bardzo szerokie. A jak to się miało w poprzednich latach? Hmm, ostatnią zawodniczką, która... Ostatnie dwie zawodniczki, które obecnie grają u nas w pierwszej drużynie, a skończyły szkołę mistrzostwa sportowego. Z tego, co ja pamiętam, to jest Julka Pietras i Ola Olek. Jest. Paulina Wdowiak jeszcze? Mm, tak, tak, to jest ten sam rocznik 2000, tak, tak. No ale nie są naszymi wychowankami, tak? Oprócz tak. Oli, Ole, która, która jest rzeczywiście Lublinianką. To A Julka, Julka, Julka Kraśnik. więc prawie, prawie no, ale... Lublinianka. Do no, tak, z kraśnika zresztą do Medolę. Także przyszłość mamy świetlaną, ale wróćmy jeszcze może trochę do tej przeszłości. Monika, Ty w pewnym momencie zdecydowała się spróbować swoich sił za granicą i jak to dziś wspominasz? To był dobry ruch? Po tylu latach ja pamiętam tylko już dobre rzeczy, bo wiadomo, jak przy zmianie zmianie klubu często się spotyka też z przeszkodami. No wiadomo, pierwszą przeszkodą, jaką ja napotkałam, to była bariera językowa. Na wtedy moim angielskim nie posługiwałam się tak jak się posługuje dzisiaj, natomiast bardzo szybko musiałam się nauczyć serbskiego. To było na pewno to, na pewno różnica w mentalności, w mentalności w podejściu do każdego treningu, do każdej czynności, jaką się tam wykonuje na treningu. U nas często na treningu gierki w formie rozgrzewkowej. Były traktowane też jak dla zabawy, natomiast tam często no, padały też i obelgi, jeżeli ktoś przegrywał, bo taka była chęć wygrywania nawet w takich gierkach, że naprawdę ja to byłam na początku bardzo mocno zaskoczona tym podejściem. Natomiast ja wiedziałam, że wyjeżdżam, ale wyjeżdżam na krótko. Nie wyobrażałam sobie takiej sytuacji, że zostaję gdzieś, że emigruję z, z Lublina, z Polski w ogóle. Wiedziałam, że, że po dwóch latach że to będą dwa lata i, i, i będę wracać. I dodam chyba odnośnie tej bariery językowej. Ja się śmiałam, że Monia bardzo szybko nauczyła się języka, ponieważ no, ona jest typem, który nie cierpi ciszy i musi sobie pogadać, więc ta nauka języka jej przyszła bardzo, no tak, bardzo to prawda, szybko. Dobrze. A odwracając nieco pytanie, właśnie w stronę Sabiny, ty natomiast nigdy nie zdecydowałaś się na wyjazd. Żałujesz dzisiaj, bo ofert na pewno nie brakowało? Nie, nie żałuję. Rzeczywiście te oferty się pojawiały. Z fajnych, ciekawych klubów, jednak to był taki moment, kiedy, kiedy jednak tutaj naprawdę dobrze się działo pod względem sportowym. To były momenty, kiedy, kiedy byłyśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. To, to, to był ten czas, kiedy, kiedy liczyłyśmy, się, liczyłyśmy się w europejskich pucharach, stąd też jakby nie czułam potrzeby, potrzeby zmiany. Nie, nie żałuję, Nie żałuję. Rzeczywiście w tym momencie, kiedy, kiedy wyjechała Monika i wyjechała Iza. Ja zdecydowałam się na, na urodzenie dziecka. I to był też fajny, fajny czas. Nie, nie żałuję. Obie panie odnalazłyście się w Lublinie jako fantastyczne zawodniczki, trenerki, czy organizatorki i działaczki. W której z tych ról czujecie czy czułyście się najlepiej? Ja zdecydowanie w roli zawodniczki. Myślę, że to były najpiękniejsze lata lata, do których by się mimo wszystko chciało jeszcze, jeszcze wrócić. Oczywiście starałyśmy się spełniać we wszystkich rolach bo, bo jak coś się robi, to stara się człowiek robić to po prostu jak najlepiej ale rzeczywiście te lata spędzone na boisku to były piękne chwile. Chyba nie będę oryginalna. E, odpowiem tak jak Sabina. Mimo, że do, do tej pory jesteśmy związane cały czas z piłką ręczną, i, i tak jak wspomniałeś, najpierw zawodniczkę, później trenerki, teraz i trenerki i trochę organizatorki, to jednak ta e, rola zawodniczki była chyba taka najbardziej wdzięczna, dająca wielką satysfakcję. E, grałyśmy bardzo długo, później zakończyłyśmy swoją przygodę zawodniczą, i ja powiem tak sama od siebie, że po zakończeniu. Grania, tego czynnego bycia zawodniczką, najbardziej brakowało mi szatni. I tego wspólnego spędzania czasu z dziewczynami, tej, tego poczucia przynależności do grupy, tej atmosfery około treningowej, około meczowej, zdecydowanie tak, tego mi najbardziej brakowało i z łespą w oku można powiedzieć i powspominać, że z chęcią by się wróciło troszkę. Chociaż na parę dni. Przechodzimy do ostatniej części naszej rozmowy, czyli pytań od ekspertów. Jak zwykle zaczniemy od redaktora Adama Rozwałki z Polskiego Radia Lublin. Najpierw pytanie do Moniki Marzec. Jakie były Twoje wrażenia po przejściu z Kraśnika do drugoligowej drużyny z Lublina? Hmm, jakie były wrażenia? Nie pamiętam dokładnie już... Ja bardzo chciałam, ja bardzo chciałam kontynuować swoją przygodę z piłką ręczną. Tak jak mówiłam, w czwartej klasie liceum rozpadł mi się zespół w Kraśniku, zaczęłam dojeżdżać do Lublina, jednak łączenie nauki w liceum, przygotowywanie się do matury i dojeżdżanie tutaj na treningi było dosyć wymagające, więc y, przestałam. Miałam y, no, prawie roczną przerwę, po czym Sama wykonałam telefon, tak jak wspomniałam na początku rozmowy, do, do trenerów i zapytałam o możliwość dołączenia. Ja bardzo chciałam kontynuować swoją przygodę jeszcze chyba wtedy. Nie, nie myślałam, że, że będzie to sportowo aż tak fajna przygoda, dająca tyle satysfakcji i tyle sukcesów. Czas na pytanie od redaktora rozwałki do wiceprezesa Winy Włodek: Czy potrafisz wskazać najbardziej dramatyczny dla ciebie mecz w barwach lubelskiej drużyny? Najbardziej dramatyczny dla ciebie mecz barwa klubelskiej lubelskiej drużyny? Nie, chyba nie jestem w stanie. Nie wiem, z czym ten dramat miałby się wiązać za bardzo. No, taki najbardziej, jeden z bardziej takich ekscytujących i trzymających w napięciu nerwowych, to było chyba Mistrzostwo Polskie zdobyte w Zagłębiu po serii rzutów karnych. W 2006 roku. 2006? No tak. proszę. Pamięta ja, ja pamiętam doskonale, bo ja wtedy urządziłam Mateusza. A no to, I oglądałam to... akurat ten mecz w domu i w przerwie, między dogrywkami, chyba postanowiłam Mateusza wybudzić, wykąpać szybko, żeby dalej móc siąść i oglądać. No nie było to najmądrzejsze posunięcie z mojej strony, ale pamiętam doskonale, dlatego wiem, że to 2006 rok. Przechodzimy do pytań od redaktora Andrzeja Szwabe. Nie będzie cienia przesady w stwierdzeniu, że jako zawodniczki obydwie byłyście wielkimi gwiazdami światowego formatu, zaliczając ponad setkę spotkań w reprezentacji polskich seniorek. Które z wydarzeń związanych z reprezentacją stanowiło dla Was największe przeżycie? Ja myślę, że zawsze najbardziej pamięta, chyba się, pamięta się ten moment największych sukcesów, więc. Dla mnie chyba, e, chyba mistrzostwa, w których, w których zajęłyśmy, zajęłyśmy piąte miejsce, ale doskonale też pamiętam imprezę, która miała dawać nam przepustkę do mm, Igrzysk Olimpijskich. E, myślę, że pamiętam z racji swojej kontuzji, ponieważ e, w pierwszym meczu e, z Australią z, no, znałam zerwania więzadeł krzyżowych, więc to też gdzieś tam z tyłu głowy no Zawsze będę pamiętała, bo to był taki moment, kiedy, no kiedy, kiedy trzeba było sobie powiedzieć, że, że jednak tych marzeń sportowych związanych z olimpiadą się nie zrealizuje. Myślę, że Saba jest na tyle skromna, że sama nie powie, że pamięta te mistrzostwa, i to były mistrzostwa Europy w Holandii w 1998, kiedy została wybrana najlepszą skrzydłową na mistrzostwo. Była w. All Stars, tak? Ja chyba też te mistrzostwa wspominam bardzo, bardzo fajnie. Wiadomo, że, że wysokie, wysokie, wysoka lokata, jaką zajęłyśmy, bardzo nas wtedy cieszyła, a dodatkowo to powiem szczerze, że chyba nie ma takich przeżyć, które by były albo bardzo smutne, no wiadomo, oprócz tego, że nigdy nie, nie, nie osiągnęliśmy tego awansu na Igrzyska Olimpijskie, gdzie każdy sportowiec marzy o tym, żeby wziąć udział w, w takiej imprezie, to te występy w reprezentacji zawsze, zawsze budziły same dobre emocje. Hmm. Rozliczne sukcesy międzynarodowe, a zwłaszcza krajowe mogły Wam spowszechnieć, ale są zapewne mecze, które w sposób szczególny zapadły Wam w pamięć i do których z satysfakcją wracacie. To kolejne pytanie od redaktora Andrzeja Szwabe. Ja myślę, że na pewno zapamiętamy. Przynajmniej ja. Mecz Pucharowy z Podrawką. To było dla nas naprawdę no, wydarzenie wyjątkowe. Pierwszy mecz rozgrywany jeszcze właśnie w starej hali Mosir, gdzie myślę, zapewniłyśmy sobie na tyle bezpieczną przewagę, że wiedziałyśmy, że jadąc do Podrawki, po prostu już sobie nie damy. Tego sukcesu wydrzeć, ale myślę, że i potyczki z zagłębiem. Już wcześniej powiedziałam o tym, o tym meczu, który, który decydował o mistrzostwie i potrzebne były do rozstrzygnięcia rzuty karne, a wcześniej, o ile dobrze pamiętam, dogrywki, bo tak, jeszcze tak. wtedy system był taki, że trzeba było najpierw rozegrać dogrywkę przed rzutami karnymi, więc. Myślę, że, że kilka takich spotkań z zagłębiem naprawdę można by było. Um, fajnie wspominać. No, z tym Zagłębiem to zawsze były mecze zacięte. Czy do, coś dodać? Nie. Nie, nie okej. Okay. Nie, nie. E, który z trenerów miał największy wpływ na rozkwit Waszych indywidualnych karier? No, w moim życiu sportowym miałam kontakt z. No, chyba z wieloma trenerami i wydaje mi się, że najważniejszy zawsze jest ten trener numer jeden. Ten, który zaszczepia radość uprawiania piłki ręcznej. U mnie to był Leszek Kapuściński z Kraśnika. Natomiast uważam, że bardzo duże, dużą rolę w moim rozwoju sportowym odegrali zarówno Jerzy Ciepliński, który stworzył mi szansę z debiutów w reprezentacji, Andrzej Anczeli z którym Święciłyśmy nie jeden triumf tutaj no i oczywiście niezapomniany Edwar Jankowski. Ja myślę, że nie będę oryginalna. <laughs> e, i, e, I rzeczywiście no, pamięta, się, e, pamięta się swoich pierwszych trenerów. Ja bardzo dobrze wspominam czas e, spędzony w Sosnicy i moich trenerów, e, którzy e, którzy rzeczywiście uważam, mieli bardzo duży wpływ na. Na rozwój mojej techniki indywidualnej. Myślę, że przychodząc do Lublina, nie powiem, że już byłam super zawodniczką, bo, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o trenera Andrzeja Druszkowskiego też bardzo dużo czasu poświęcał na treningi indywidualne i, i myślę, że tu się bardzo mocno rozwinęłam. No i oczywiście na Szedziu, o którym, o którym powiedziała, powiedziała Monika, ale też. Fajne czasy z, z trenerem cieplińskim, e, więc, no, jakby mamy chyba podobne, podobne wrażenie. Ostatnie pytanie od naszego eksperta. Piłka ręczna stała się treścią Waszego życia. Czy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, jest coś, co byście chciały zmienić w trakcie Waszych karier, co mogłoby być wskazaniem dla Waszych wychowanek? Ja żałuję jednej rzeczy. Że kiedyś, za naszych czasów, nie, nie było takiego dostępu do meczów w internecie, takiej świadomości zawodniczej, takiej, takiego dostępu do informacji, do wszelkich wiadomości, które można by było wykorzystać żeby być jeszcze lepszą piłkarką ręczną myślę że dzisiaj naprawdę jest szerokie spektrum możliwości do tego żeby samemu zadbać o swój o swój rozwój wtedy nie było to możliwe Pamiętam sytuację, że trener przynosił jedną kasetę i do tej jednej kasety VHS ustawiała się kolejka, bo każdy chciał obejrzeć, obejrzeć mecz. Teraz jest to na wyciągnięcie ręki. I, i myślę, że, że te czasy są dużo łatwiejsze i dają dużo większe możliwości. Ja do tego, co, co powiedziała Monia, dodam chyba. Tylko to, że, że, że w naszych czasach było troszeczkę trudniej, jeżeli chodzi o, o te możliwości odnowy biologicznej, całego sprzętu, który, który dzisiaj jest do dyspozycji. Więc chyba jedyna rzecz, którą mogł, mogłabym powiedzieć, to to, to że, że ta świadomość zawodnika, ale ona i tak jest, jest naprawdę wysoka w, w tej chwili. Żeby była na tyle duża, żeby rzeczywiście zawodnik, zawodniczka no, korzystała z tego wszystkiego, co jest do dyspozycji. Myślę, że tutaj redaktorowi szwały bardziej chodziło o to, czy wybyście coś zmieniły w trakcie, jakbyście poprowadziły swoje kariery, ale z tego co mówicie, rozumiem, że jesteście zadowolone z tego z ich przebiegu. Ja uważam, że podjęłam świetną decyzję, chcąc dołączyć do MKS-u, przeżyłam tutaj swoje naprawdę najpiękniejsze sportowe lata. Które dały mi możliwość dalej kontynuowania i łączenia swojej, swojego życia z pasją, jaką jest piłka ręczna od, o Jezu, nie będę mówić ilu lat już, od ale, od, od dawna. Tak, ale od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I nie żałuję ani jednej minuty, ani jednego wyboru swojego. Uważam, że było fajnie. Brakuje faktycznie tylko tego wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie. Ja powiedziałam wcześniej, że, że rzeczywiście nie, chciałoby się choć na chwilę wrócić do, do tych starych czasów, poczuć tą atmosferę z, z pozycji zawodnika, a nie z pozycji kibica. Te czasy już oczywiście nie wrócą, więc no, delektujemy się tym. Co, co serwują nam zawodniczki superligowe, ale też no nie ukrywam, że mnóstwo satysfakcji sprawia nam obserwowanie młodzieży, i te mecze są naprawdę równie ekscytujące. I na tym kończymy nasze kolejne spotkanie z legendami MKS-u. Naszymi gośćmi były fenomenalne zawodniczki, trenerki, po prostu ikony polskiej piłki ręcznej Monika Marzec i Sabina Włodek. Dziękuję panią serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Pytania zadawał Bartosz Litwin. Do usłyszenia.